Identyfikator podmiotu SCP-1000. Klasa podmiotu Kiter. Specjalne czynności przechowawcze. Wszelkie raporty medialne powiązane z SCP-1000 należy weryfikować. Wszelkie organizacje i osoby przeprowadzające dochodzenie w sprawie SCP-1000 mają być monitorowane przez mobilną formację operacyjną Zeta-1000 i dyskredytowane lub być podmiotem aplikacji preparatów amnezyjnych. Wszelkie fizyczne oznaki istnienia SCP-1000 należy pozyskać i przechować w fundacji, a jeżeli konieczne, zastąpić również falsyfikatami. Każda domniemana obserwacja SCP-1000 musi być weryfikowana przez mobilną formację operacyjną Zeta-1000, bez względu na trywialność doniesień. Z występującymi w dziczy lub niewoli instancjami SCP-1000 nie wolno wchodzić w absolutnie żadne kontakty bez uprzedniej autoryzacji od doktora Jonesa. Wszelkie interakcje pomiędzy SCP-1000 a ludźmi, w tym pracownikami fundacji, muszą być natychmiast zgłaszane dyrektorowi Jonesowi. Opis. SCP-1000 to nocna, roślinożerna małpa, zaklasyfikowana do plemienia hominimi, wraz z rodzajami pan oraz homo. Wzrost dorosłych osobników oscyluje pomiędzy 1,5 a 3 metry, a waga pomiędzy 90 i 270 kg. Futro osobników bywa szarawe, brązowe, czarne, czerwone, a sporadycznie również białe. Osobniki mają duże oczy i sprawny zmysł widzenia, wyraźnie zaznaczony łuk brwiowy oraz grzebień strzałkowy podobny do tego u goryli, aczkolwiek w tym przypadku obserwowany u obu płci. Inteligencja osobników jest podobna do tej u szympansa zwyczajnego. SCP-1000 ewoluował wraz z Homo sapiens, istniejąc równocześnie z protoludźmi i ludźmi w większych populacjach, aż do około 10 tysięcy do 15 tysięcy lat temu, kiedy pewne zdarzenie doprowadziło do niemalże wyginięcia całej populacji SCP-1000, pozostawiając od 1 do 5% żywych osobników. Zdarzenie owo zostało wywołane, kiedy SCP-1000 zachorowali na pseudochorobę określaną jako SCP-1000-F1. Choroba ta przekazywana jest kolejnym generacjom na poziomie genetycznym i wpływa na każdą współcześnie żyjącą instancję 1000. Większość instancji SCP-1000 posiada wrodzoną odporność na chorobę, te, które nie posiadają, szybko umierają. SCP-1000-F przebiega następująco. Każdy humanoid, człowiek, szympans zwyczajny, karłowaty czy nieodporny na chorobę instancja SCP-1000, który bezpośrednio lub pośrednio zaobserwuje instancję SCP-1000, stanie w obliczu co najmniej 2% możliwości, iż natychmiast zginie wskutek anormalnego zatrzymania pracy mózgu. Owo prawdopodobieństwo jest kumulatywne, co oznacza, że im dłużej dana osoba ogląda SCP-1000, tym większa szansa na doznanie przez nią natychmiastowego zgonu. Prawdopodobieństwo wzrasta o 1% co 20 minut obserwacji. Różne osobniki SCP-1000 charakteryzuje inny wpływ chorobowy na obserwatorów. Obserwowanie niektórych może oznaczać nawet 90% szansę na natychmiastowy zgon. Efekt ten oddziaływuje również z martwych jednostek SCP-1000, aczkolwiek niewielkie próbki futra już go nie przejawiają. Znane środki przeciwdziałania temu efektowi są jedynie krótkotrwałe i zakładają... Szczegóły w załączonej dokumentacji wymagane upoważnienie poziomu trzeciego. Z racji bliskiego pokrewieństwa SCP-1000 z ludźmi uważa się, iż SCP-1000-F prawdopodobnie kiedyś przeniesie się na człowieka. Każda instancja SCP-1000, która znajduje się w większym centrum populacji ludzkiej, może wywołać koniec świata klasy, który zbierze żniwo wśród co najmniej osób lub nawet doprowadzi do wyginięcia ludzkości. Na szczęście SCP-1000 zdają się instynktownie unikać kontaktu z ludźmi. Całkowita eksterminacja SCP-1000 jest aktualnie nieziszczalna. Szczegóły w załączonej dokumentacji. Wymagane upoważnienie poziomu trzeciego. Największe znane populacje SCP-1000 znajdują się w północno-zachodnim rejonie Ameryki Północnej oraz w Himalajach. W dniu... roku populacje te nadal istnieją. Obecność SCP-1000 i... została w ciągu ostatnich 5 lat udokumentowana na każdym kontynencie. Wszystkie znane, większe skupiska SCP-1000 w pobliżu centrów populacji ludzkiej zostały zneutralizowane. SCP-1000 został zauważony przez fundację w roku 1400 po kontakcie doktora Frazena z dziećmi Słońca,
które identyfikowały się jako wygnani członkowie Wężowej Ręki. Grupa ta została całkowicie zniszczona przez Fundację, gdyż nie była przychylna próbom pozyskania od niej informacji na temat SCP-1000, SCP oraz SCP. Zostały od tamtej pory przeklasyfikowane na SCP-1000 oraz SCP-1000. Pozostali członkowie albo przyłączyli się do Fundacji, albo ukryli, prawdopodobnie jako członkowie Wężowej Ręki. Broń, narzędzia i inne pseudotechnologiczne zasoby organizacji zostały oznaczone identyfikatorami w przedziale od SCP-1001 do SCP-1000. Zasoby te były wielokrotnie wykorzystywane przez Fundację. Ich pełna lista znajduje się w dokumencie 1000-3534Y. Wymagane upoważnienie poziomu trzeciego. Dostęp do żyjących byłych członków Dzieci Słońca jest dostępny dla pracowników z upoważnieniem 4000 z bezpośrednią autoryzacją doktora Jonesa. Dalsze informacje są dostępne dla pracowników z upoważnieniem 3000 lub poziomu wyższego. Pracownicy z upoważnieniem 3000 i poziomu wyższego są zobowiązani zaznajomić się z dokumentacją Alfa 1596-1000. Dodatek 1466X. Aktualizacja specjalnych czynności przechowawczych. Od dnia roku specjalne czynności przechowawcze już nie obejmują procedury 516 Lumina. Wykazuje, iż SCP-1000 mogą nabywać odporność na element akustyczny. Już się nie rozwinie, wobec czego procedura 516 Lumina może nadal być wykorzystywana w sytuacjach awaryjnych. Przeprowadzane jest dochodzenie odnośnie do alternatywnych sposobów efektywnego trzymania SCP-1000 z dala od centrów populacji ludzkiej. Obecnie nie wiadomo, czy odporność SCP-1000 na procedurę 516 Lumina jest wynikiem obliczeń, wówczas mogłoby być oznaką SCP-1000, czy przypadku wariacja naturalnych gatunków. Wymagane upoważnienie poziomu trzeciego. Dokument Alfa 1596-1000. Orędzie dyrektora Jonesa. Pewnie słyszałeś już pogłoski. Każdy, kto nie ma odpowiedniego upoważnienia, chce i tak poznać swoje. Wiecie, że Sasquatch jest obiektem SCP? Może teraz złapiemy Bad Boya? Tak. SCP-1000 to wielka stopa. Na pewno zachichotałeś. Bez obaw. W przeciwieństwie do plotek nie przydzielamy ludzi do kiterów, bo coś ich rozśmieszyło. Myślisz, że wielka stopa jest zabawna, bo chcemy, byś tak myślał. Opłaciliśmy hollywoodzkie komedie i farsowe filmy dokumentalne, ludzi w kostiumach goryli, falsyfikowaliśmy ich ślady za pomocą niedźwiedzich odciśnięć w ziemi i koziego futra. Praliśmy mózgi animatorom, żeby w głupawy sposób przedstawiali wielką stopę w animacjach dla dzieci. Sama wielka stopa jest naszym dziełem, zasianym w mediach w roku 1958. Ludzie mieli większy problem z poważnym traktowaniem tej nazwy niż w przypadku Sasquatcha. Dlaczego? Zaraz do tego dojdziemy. Informacje w dokumencie, który właśnie czytasz, nie są w pełni prawdziwe. Znajdują się w nim dwa bezpośrednie kłamstwa i masa pominiętych informacji. Nie ma czegoś takiego jak anormalna pseudochoroba, którą opisujemy jako SCP-1000-F1. SCP-1000 nie otacza żadna magiczna aura śmierci. Tak właściwie, SCP-1000 nie przejawia żadnych właściwości anormalnych. Kłamaliśmy także na temat poziomu inteligencji SCP-1000. SCP-1000 nie są na poziomie szympansów. Są o wiele inteligentniejsze. W gwoli ścisłości są równie inteligentne jak my. Teraz czas na pominięte informacje. Po to właśnie sporządziłem owo orędzie. Ja zasiałem kłamstwa, więc prawda także powinna być wygłoszona przeze mnie. To historia, którą Dzieci Słońca nam opowiedziały. Nie uwierzyliśmy w nią na początku. Nie chcieliśmy uwierzyć. Jak już wiesz, małpy, które nazywamy SCP-1000, ewoluowały wraz z nami. My chodziliśmy po świecie w dzień, a oni w nocy. Nasze nocne rodzeństwo kroczyło w cieniu. Aczkolwiek podczas, gdy my jeszcze polowaliśmy i zbieraliśmy, oni się zmienili. Zmienili się tak, jak my dokonaliśmy tego po kilku tysiącach lat. Narzędzia, broń, agrokultura, udomowione zwierzęta, stabilne osady. Kiedy ludzkość migała w pleistoceńskim słońcu, populacja SCP-1000 rozrastała się nocą. Pokryli naszą planetę dziesiątkami miliardów. Stworzyli rzeczy, których nadal nie potrafimy pojąć, mimo iż dokładnie zbadaliśmy pozostałości. Technologia organiczna. Sprawili, że drzewa i ptactwo przerastało w szybkie statki.
Stada zwierząt stawały się pociągami. Krzaki statkami powietrznymi. Z insektów i gołębi tworzyli rzeczy podobne do naszych telefonów komórkowych, telewizorów i komputerów. Bomb jądrowych! Dzieci Słońca opisywały błyszczące miasta, rozciągające się przez lodowce i sięgające najgłębszych pieczar. Statki powietrzne wyhodowane z kości słoniowej i pajęczych sieci. Kreatury z setkami mrugających oczu, które się tymi statkami zajmowały. My byliśmy rzadcy, jak dzisiaj goryle. W liczbie może kilkuset tysięcy. Unikaliśmy ich skupisk, tak jak dzika zwierzyna dzisiaj unika nas. SCP-1000 rozumieli, że byliśmy równie inteligentni jak oni i unikali nas, jak my ich. Opisywali nas jak wróżki, gnomy. Przypisywali nam nadzwyczajne moce. Mówili, że jemy niegrzeczne dzieci, kiedy te nie śpią w dzień. Zaganiali nasze ograniczenie. Dzikie populacje w konserwatoriach. Zabronili kłusowania, ale w podziemiu i tak spożywali nasze kości w formie afrodyzjaków. Wtedy ich cywilizacja upadła. To nasza zasługa. Nasza, ale nie fundacji. Nasza. Ludzkości. Historia ta jest trochę mętna. Ponoć leśny bożek Mistyfikator bardziej lubił ludzkość i pokazał nam mistrzowskie narzędzia oraz sposób na ich wykorzystanie. Nie wiemy, dlaczego to zrobił. Być może dlatego, że nas polowali, albo byliśmy zwyczajnie wystraszeni. Może po prostu nas uwięzili, celowo, albo i nie. Zwyczajnie nie znamy prawdy. W jakiś sposób przejęliśmy technologię SCP-1000 i dzięki niej wywołaliśmy przesunięcie dominacji klasy SK, po którym to ludzkość przejęła kontrolę nad Ziemią. W ciągu jednego dnia pozbyliśmy się 70% populacji SCP-1000. Dzieci Słońca nazwały ten dzień Dniem Kwiatów. Ponoć każdy kwiat zakwitł, kiedy nasi wrogowie zginęli we śnie. Następnie zapolowaliśmy na resztę. Przy pomocy kilku bardziej pokrętnych urządzeń SCP-1000 sprawiliśmy, że żyjący SCP-1000 zwariowali, nawet ci poza naszym zasięgiem. Uwięziliśmy ich w ich własnych umysłach, blokując wyższe funkcje mózgowe i przekazując kontrolę ciałom, by się sobą zajmowały, jak to robią zwyczajne małpy. Zaszlachtowaliśmy ich żywe maszyny i spaliliśmy te obszerne miasta z bronią biologiczną SCP-1000, która wszystko przekształciła do formy papki i osadu, rozmytych lub rozdmuchanych przez wiosenny deszcz i wiatr. Nie pozostawiliśmy żadnych śladów, nawet we własnej pamięci. Jedną z ich broni skierowaliśmy ku sobie, wymazując sobie wiedzę o istnieniu SCP-1000, największej cywilizacji tej planety. Tylko kilka osób było wyłączonych spod tego działania. Zachowały one zakazaną wiedzę, tak na wszelki wypadek. Reszta powróciła do łowiectwa i zbieractwa. I historia ta doprowadza nas do dzisiaj. Przeczytasz o tym wszystkim w dokumentacji poziomu trzeciego, ale tutaj ci to skrócę. SCP-1000 w jakiś sposób odzyskują zapomnianą inteligencję i wiedzę. Może tak naprawdę nigdy ich nie utracili? Nie wiemy. Dlatego niepokojące są doniesienia o widzeniu wielkiej stopy. Próby skontaktowania się z nami, bez względu na swoją nieczytelność, są coraz gorsze. Tak, SCP-1000 są tacy jak my. Dlatego są niebezpieczni. Pozbyliśmy się ich z historii i pamięci. Rozpuściliśmy ich cywilizację i zaszlachtowaliśmy większość gatunku. Jak myślisz, co by nam zrobili, gdyby mieli ku temu szansę? Dodatek 10056D. Instancje SCP-1000 wielokrotnie usiłowały skontaktować się z pracownikami fundacji. Większość tych prób jest nieprzetłumaczalna. Mimo to ostatnie usiłowania wskazują, iż niektóre instancje SCP-1000 potrafią komunikować się w języku angielskim. Log 1000AD065X1. Poniższe stanowi dosłowne przełożenie ostatniej próby skontaktowania się SCP-1000 z pracownikami fundacji w dniu roku. Szczegóły w załączonej dokumentacji. Wybaczamy wam. Otrzymamy wybór na teraz, nie na zawsze. Pozwólcie nam wrócić.